26 kwietnia wspominamy świętego Marcelina, papieża i męczennika. Marcelin był 29 z kolei papieżem. Rządził kościołem przez 8 lat, od roku 296 do 304. Łatwo pomylić jego imię z imieniem jego następcy, którym był Marceli I. Rządy świętego Marcelina przypadały na ostatnie lata panowania cesarza Dioklecjana. W tym czasie szerzyło się najsroższe w dziejach chrześcijaństwa prześladowanie Kościoła. Objęło ono całe Imperium Rzymskie i pochłonęło tyle ofiar, co wszystkie poprzednie razem. Nie znamy bliższych okoliczności męczeństwa papieża Marcelina. Miał ponieść śmierć za Chrystusa 25 października 304 roku wraz z towarzyszami świętym Klaudiuszem, świętym Cyronem i świętym Antoninem. Jego doroczna pamiątka od dawna obchodzona jest jednak 26 kwietnia. Jego ciało pochowano ze czcią na cmentarzu świętej Pryscylii przy drodze salaryjskiej. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Marcelinowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.